Dzieciaku, przechyl książkę, dobra? Musimy go złapać. Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Detektywa Dixa. Tak jak prosiliście, troszeczkę ogarnąłem ten rzut kamerą. Prawie ogarnąłem ten rzut kamerą. I tak jest praktycznie, lepiej się nie da. Powiem wam tak, lepiej się nie da, przynajmniej w moim pokoju. To i tak musiałem zrobić niezły... Wow! Na nadbrzeżu, dobra, to trzeba pamiętać z tego co wiem. Także lepszego rzutu tutaj wam nie zrobię i chyba ten jest optymalny. Nie wiem tylko dlaczego nie widać mojego samochodu znowu. Ta kamera sama robi czasami takie dziwne najazdy. Aha, no i jeszcze co do głośności, niestety nie ma tutaj opcji w ogóle w grze, a przynajmniej ja ich nie znalazłem, by ustawić głośniej, by ustawić głośniej dialogi, a na przykład ciszej muzykę. Nie ma takich opcji. Nie ma takich opcji, dlatego dobrze, że macie napisy, myślę. I jeszcze raz. Chyba zgubiliśmy fragment przy... Łące pastereczki. Łąka pastereczki, dobra. Nadbrzeże i łąka pastereczki. To będzie nam potrzebne. Pamiętajcie. Wow, nie, nie dam się. Nadbrzeże, łąka pastereczki i co jeszcze będzie dalej? Wow. Niezły driver. Szybcy i wściekli 8. Spoko, nie przejadę owieczki, no problem. Wow. Dobre jest. Cały czas trzymać mu się na dupie. No i co? Wow. No i nam odjechał trochę dalej. Ale spokojnie, zaraz go powinniśmy dogonić. Gaz do deki, chłopaki. Prawie go mamy. Jeszcze raz, damy radę. Jasne, że damy. Widzieliście to? O, tamten upadł przy domu mamy gąski. Przy domu mamy gąski, okej. Okruszek, obierek, ogryzek. Nic wam nie jest? Trzy ślepe myszy z auta wypadły. Te trzy ślepe myszy? Daleko... upadły. Świetnie. Uciekł nam. Kręci mi się w głowie. Gdzie zgubiliśmy te skorupki? Pamiętasz, dzieciaku? Przechyl książkę i wybierz, dokąd się udamy. Dobra. Przechyl, ale zaraz. Gdzie... co to jest? No ale... jak ja... To dom mamy gąski. Chcesz tam zajrzeć? Dom mamy gąski, mam jakieś inne... Łąka pastereczki. Chcesz się z nią spotkać? Łąka pastereczki, żeby się... piratów. To tam się udamy? A co jeszcze jest do wyboru? To dom mamy gąski. Dobra, niech będzie ten dom mamy gąski. Tak, czyli co muszę zrobić? Dobra, chłopaki, dzieciak i ja mamy pomysł. O, mają pomysł! Dobra, wystarczy. Zbierajmy się, dzieciaku. Przewróć stronę. Siema, Dix. Mama gąska. Tak więc, co słychać w opowieściach? W wielkim mieście są ich całe miliony. Znam je wszystkie. Ale dziś sprawy się komplikują, mój chłopcze. Wiem, mamo. Dzisiaj dużo się działo. Ale kto jest złoczyńcą, czarnym charakterem? Cieniem. Cieniem, co? To pewnie przebrali. Cóż, powiem ci tyle. Nigdy nie jest nim ten, kogo podejrzewasz. Zawsze jest jakiś zwrot. Zwłaszcza w przypadku tajemnic. No co ty, mamo, wiem. Nie wypadłem z Ideksu wczoraj. Widzisz, przybyłem tutaj w poszukiwaniu skorupki Humptiego.
Ach, drogi Humpty, niczego się nie spodziewam. Obawiam się, że nie mam tego, czego szukasz. Ale przyda mi się twoja pomoc w uporządkowaniu kilku historii. No ładnie, to jakieś kurnika nas zaraz zaprowadzi. Co chcesz, żebym zrobił, mamo? Wejdź na tamtą drabinę, Dix. Powiem ci, co masz robić. Jezu, jak ja dawno nie siedziałem w siedzie skrzyżnym i teraz mi pletry bolą cały czas. Co tam masz? Połowę książki o Alladynie. Ktoś przedarł ją na pół. Druga połowa musi gdzieś tu być. Znajdź ją i przynieś ją tu do mnie. Jeszcze jest taki myk, że ja tak, tam mam na górze. Nie widzę zbyt dobrze. Dzieciaku, oszczędź mi czasu i skieruj mnie ku innym okładkom. Najlepsze jest, że... Trzymaj się przy drabinie, jeżeli mam jej użyć. Tam gdzieś na górze mam monitor, a tutaj mam tą kamerę. I ja tak muszę mieć cały czas skrzywioną głowę. Ale tak to jest, jak mam to wszystko podpięte do komputera, a nie gdzieś tam siedzę przed telewizorem przy konsoli. Dobra, druga część Alladyna. Zaraz, poszukajmy. Tu nie. Aladino. Jest, na dole. Dobra, widzę. Nie w tą stronę, tutaj. Ta książka? Tak! Świetnie, pasują dzieci. Jezus. Mam krzyczeć? Nie, zaraz mogę jeszcze chyba użyć tego przycisku. Dobra, jaka jeszcze książka będzie teraz nam potrzebna? Mamy tutaj coś. O. Ta książka? No niech będzie. Jakaś trumna. Czy ja mogę to potwierdzić na przykład tym? O. I teraz tak, potrzebna nam jest jeszcze jedna część tej książki. To w takim razie Dix właśnie po drabinie. Ona gdzieś była tam chyba na górze, z tego co pamiętam. Nie tu. O, jest. Dobra, mam ją. Ta książka? Cudnie. No, zrzucamy. I teraz tak, kolejna. Gdzie będzie kolejna część? O, tutaj mamy jakąś drabinę, więc sobie zejdziemy po tej. Musimy wycentrować. Musimy wszystkie książki złożyć do kupy. Ta książka? No niech będzie, nie wiem, jak ja mam to zatwierdzać w końcu. Czy triggerem? Czerwony kapturek. Okej, on sam w końcu zrzuci to na dół. Czerwony kapturek. Tutaj mamy te jakieś krzyże. A my czerwonego kapturka mamy na dole. Czyli muszę zjechać tędy. Czerwonego kapturka mamy tutaj. Ta książka? Tak, ta książka. Rzucaj do gąski. Dawaj. No i kolejna dla gąski. Pięknie. I teraz tak. Ostatnia gdzieś tutaj powinna być. Nie ostatnia chyba jeszcze. Ta książka? No. No, rzucaj. I jeszcze jeden taki nóż. Dobra, mamy tutaj, ale to jest na tym poziomie, więc muszę wejść tędy chyba. Okej. Przyjdzie tu? A, jak szybko. Ta książka? Dawaj. Mam nadzieję, że z głosem wszystko jest teraz ok. Być może mnie jest zbyt głośno słychać w stosunku do gry, no ale mówię, nie mam ustawień tej gry, jeżeli chodzi o głośność. Dobra, i na górę. Cyk, i tutaj są chyba dwie ostatnie części. Ta książka? Jep. Ale co nam to da w tym? Co nam to da w całym śledztwie? Tak naprawdę nie mam pojęcia. Ale zobaczymy. Ta książka? No, dawaj. Najgłośniejsza to jest ta muzyka z tyłu.
No idzie, poleciał. Powiem ci... Obróć, ale coś, jak? Czego nie wiesz. Wszystkie opowieści się pokręciły. Bimbrownicy mogą mieć dla ciebie jakieś wskazówki, Dix. Może złożysz im wizytę? Goście zajmujący się dostawami dla Humptiego? O, nie tak szybko, Dix. Na razie nie ma Humptiego. Skąd wiesz, że wciąż dla niego pracują? Celna uwaga. Dalej, dzieciaku, przewróć stronę. Ruszamy na Narrybrzeże. Narrybrzeże? Okej. Okay. Tam, gdzie woda, tam i piraci, dzieciaku. Wypatruj skorupki jajka. A może utrzymamy się na fali. Skorupka jajka. No, szukam, szukam. A oto i szef piratów we własnej osobie. DJ Silver. Dix Molek. Daj spokój, Silver. Chcę wiedzieć, kto rozbił Humptiego. Więc mówisz, żebym poszedł zapytać pastereczki. Tak? Chwileczkę. Strony? Ze wszystkich historii? Dla kogo pracujecie? Chłopaki, słuchajcie. Wiem, że brakuje wam oka, ręki, nogi, czy też ogólnie pojętej przyzwoitości. Słuchajcie, nie chcę trafić do beczki. Dobra, nie będę arrogancki. Zupełnie nic tu nie widzę. No to klops. Dobra, teraz musimy celować w kamienie. Kamień tam był. Kamień tutaj był. Jest. Dobra. Cyk. Cyk. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym ja w to wcelował, no ale niech będzie. Beczka. Wow. Ajajaj. Dobra. To co, dalej mam w beczki celować? Teraz w kaczki. Dobra. Co teraz? Dalej kaczki? No nie wiem, czy mam to wjeżdżać, czy nie. Teraz celować w beczki. Okej. Cyk. Dobra, kaczuszki. Tyk, tyk, tyk. Nie wiem czego, nie wiem czemu w kaczki. Jakiegoś ptaka mam celować teraz. Dobra, mam ptaka. Na kim mi te ptaki, jak ja mam i tak potrząsać? Aha, unikaj tego, dobra. Tak to jest, jak człowiek nie czyta. Unikać tych rozbitków, dobra. Przynajmniej mam taką nadzieję. No jasny gwint. Jak daleko jeszcze muszę... Wow. Tym lecieć. Dobra. Dobra robota, jeszcze trochę. Celuj w kamienie. Okej. Spadaj, głupi ptaku. Połóż płasko. Okej. No i co teraz? Dojechaliśmy do końca. Czuję się wypluty, ale mamy to, czego szukaliśmy. No dzieciaku, o tyle dobrze, że ci piraci podsunęli nam trop. Ruszajmy więc. Ja jestem gotowy, a ty? Spoko, następna strona. Pomocy! Jej, mnóstwo owiec, a nie widać pastereczki. Hej, pastereczko, jesteś tu gdzieś? A gdzieżby indziej, kolega?
dzieciaku. Pomóż mi odgonić owce od pastereczki. Trzymaj się, pastereczko. Spływać! Dobra, pełnista. Spływać! Trochę tu tego duszno... Sio, owce! Sio! Sio, owce! Sio! Trochę tu tego... O, chyba już. Duszno. No co, już? No. Okej. Okay. Wreszcie! To było straszne i pełniste! Dzięki, Dix. Ty ziemny pełzaku. Wszystko w porządku? A kiedy te twoje owce się odnalazły? Może wejdziesz do środka, a wszystko ci opowiem, Dixie. Pastereczka. Moja opowieść się pokręciła. Wcześniej musiałam szukać swoich owiec, ale teraz nie chcą tego zostawić mnie w spokoju. Dzieciaku, owce znowu pchają się do baru. Poświeć w ich stronę, a my z pastereczką je powstrzymamy. No nie, te owce psują klimat. Macie? Dobra, teraz trzeba będzie świecić na owce. Tego, no zmiataj! Tego, no zmiataj! A jak ja mam niby celować? Dobra, wow. Dobra, czy tak mam celować? Chyba tak. Tak, świetnie. Dobra, stronami, czyli stronę trzeba trochę wygiąć. I będzie lajtowo. Mam jedną. Pęknij stąd. Dobra. Dobra robota. Dobra robota. Cyk. Jeszcze jedna tutaj. No! Tak, świetnie. Jeszcze tutaj. Tak, świetnie. Tego, no zmiataj. Dobra, ciekawe jak długo muszę je kurde oświetlać. Mam jedną. Mam jedną. Dobra. Jak się ładnie podzielili. Dix okupuje dwa miejsca. Tak. Pastereczka dwa. No nie, jak został odłączony? Głupi kontroler ruchu. Już jest. Aaa, no nie wierzę. Aaa, wow. No zmiataj! No! No hello! Przedostałaś, strząć mi ze mnie te owce! Aaaaj! Nie tylko jedną. Weź tą drugą, No co jest? Dobra robota. Dobra robota. Mam jedną. A, masz. Dobra robota. Tutaj. Tu. Weź mi to. Mam jedną. Tak, świetnie. Szepnąć chcę tą. No, spadła. Co za menda? Staje na głowie, pastereczko. Szukam jakiegoś mrocznego typa, który najpewniej stoi za zabójstwem Hamtiego. Widziałaś go? Widziałam kilku podejrzanych typów, ale nikogo mrocznego. No wiesz, tkwiłam po uszy w owcach. Może lepiej porozmawiaj z Robin Hoodem. On zawsze trafia w sedno. Robin w kapturze. Masz rację. On musi coś wiedzieć. Oj, Dixiu. Masz dużo tajemnic do wyjaśnienia, ale zanim pójdziesz, chcę ci coś dać. Przyszpłynęło nie wiadomo skąd. Weź to i tego poskładaj Hamptiego. Dziękuję za skorupkę, ale mam przeczucie, że twoja pokręcona opowieść i zabójstwo Hamptiego są jakoś powiązane. Idź, Dix. Przez jakiś czas dam sobie radę. Pa, dzieciaku. A widzicie. Czyli, kurde, wszystkie bajki się kręcą. Znaczy,
Coś się ze wszystkimi bajkami dzieje, że są inne niż zwykle. Nie widać ani jego, ani wesołej kompanii. Mówię, yo! Ziomuś, hej! Potrzebuję pomocy. Sprawy wszędzie się pokiczkały. Yo, mówię. Odpowiedź brzmi nie. Ale Robuś, przecież zawsze pomagałeś swoim kumplom. Yo, mówię, ale już nie. Ale ziomuś... Yo, mówię, teraz dawaj graty. Robuś, nie jestem bogaty, mnie nie okradasz. Już tak. Teraz dawaj graty, albo zbierzesz baty. Ładna, błyszcząca łyżeczka, ale słuchaj, Robek. Ta historia nie trzyma się kupy, coś ci się pokręciło. Widziałeś ostatnio jakiegoś mrocznego typa w prochowcu i w kapeluszu? Yo, ten gość, o którym mówisz, ogarniam człowieka. Pan przodem, panie Hood. Czyli co, teraz Robin Hood, kurde, zabiera wszystkim, nie tylko bogatym? Yo, gościu, co tu jest grane? Niedobrze, niedobrze. Trzymaj nisko, panie. Słuchaj, musisz dać mi znać, gdy niewidz zasłoni oczy. Jak ja mam mu dać znać? Dobra robota. Słuchaj, musisz dać mi znać, gdy niewidz zasłoni oczy. Zasłoni... Niewidz. Śmieszne są te małpy. Nie widz, nie słysz i nie wiem co jeszcze, nie mów. Hej, Robuś, co ci goście tutaj robią? Yo, facet, to moja kompania. Prawdę mówiąc, szczerze wątpię. Ale co oni tu robią? To oni pokręcili twoją historię? Dzieciaku, musisz mi znowu pomóc. Yo, co to za dzień? Dobrze, że tego nie słyszał. Nie teraz. Okej, dobra, jak będzie przechodził chyba, nie? To jest nie słysz. Nie słysz. Dobra. Jak będzie przechodził jeszcze raz, to co? Już pójdziemy do drzwi, tak? A nie można było od razu? Nie jest to przecież jakoś bliżej dalej. Dobra robota. Yo, małpo, fajnie widzieć cię. Widziałeś ostatnio robaka? Yo, małpo, on... Nie. Mam dla niego mały prezent. Na pewno nie ma go z tobą? Yo, przecież mówię, że nie. Niedobrze, dzieciaku. Te małpy chyba coś kombinują. Skup się i daj mi znak. Będą razem mnie wypatrywać, ale chyba Hood jest po mojej stronie. Raz. Jeszcze nie wiesz jak? No zaraz, no oni patrzą tutaj. Będą patrzeć też w inne miejsce? Nie wiesz jak? Teraz, dobra. No wcześniej tam nie zobaczyli. Nie teraz. Będą musieli patrzeć w lewo. Dobra, trochę to się przedłuża. Teraz. Bez ciebie nie dałbym rady. Dzięki. No problem. Skorupka Humphrey'ego. Cześć, Molek. Znów mieszasz się w nie swoje sprawy. To wy mieszacie w historii Robina. Dysio, Molek. Skąd ten pośmiech, Molek? Te małpy są wyjątkowo niefajne. No proszę.
Zostaliśmy porwani. Jak ja nie lubię być porwanym. Wesoła kompania w ubraniach. What? O, Dix, ty to wszędzie wpełzniesz. A skąd, kolego? Tylko chciałem się przejść. Widzę, że będziesz mieć dużo do czytania w samolocie. Jesteś wścibski, Olek. Wytrzej. Załadować wszystko na pokład. Widzę, że masz ciało Haptiego. Zamierzasz przyrządzić omlet? Coś o wiele lepszego. To ci się spodoba. Mam Molka. Tak. Wyślę go do ciebie samolotem, razem z ciałem Haptiego. Myślę, że zasłużyłem na pochwałę. Do kogo on dzwoni? U kogo ma to zlecenie? Masz związane ręce, Molek. Zostań tu przez jakiś czas. Nadrób zaległości w lekturach. Zrób mi przysługę. Może włączysz światło, dobra? Oczywiście. Mogę spełnić ostatnie życzenie umierającego robaka. Ha, kupił to. Dzieciaku, pozbądźmy się tych lin. Przechyl książkę i sprawdź, czy dasz radę oświetlić te sznury. No i proszę bardzo. Oświetliłem jeden. Jest. Spróbuj z kolejną. A, tutaj mamy, dobra. Świetnie. Próbuj dalej. Co dalej? Jeszcze zostanie nam jedna. Prawie. Jestem wolny. Za bardzo nie wiem teraz, jak to zrobić. A, jest, dobra. Pięknie. Prawie. Jestem wolny. Hej, ten sznur wciąż trzyma. Aha, jeszcze jeden, tak? Molek? Jakim cudem? Ja... przepraszam, na krótką chwilkę. Halo? Teraz mamy szansę. Odwrócił się tyłem. Obróć książkę. A, obróć książkę, dobra. Nie wiem, co to da. No, obróciłem. Tak, chyba powinienem już iść. Tak. Nie, zapomniałem. Tak. Tak. Okej. Okay. Tak. Papatki. Papatki. Do usłyszenia. Obróć, no ale... Ale jak tak, obróć? Bardzo zabawne. Nie wiem za bardzo, o co chodzi. Obróć. No okej, okay, ale po co? Tak. To no obróciłem. Problem. Obróciłem. I co mam niby zrobić? Hello? Hello? Obróć. No przecież obróciłem do jasnej cholery. Za przeproszeniem. Cały czas mi pokazuje obróć. Tak, bardzo zabawne. No nic nie da rady zrobić tutaj za bardzo. Już światło się nie świeci. Może nie wiem, muszę to jakoś włączyć czy coś. Tak, no nie da rady. Zabawne. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co... Aha, dobra. Myśl, że mnie przechytrzysz. Już wiem. Następnym razem może obróć książkę, gdy nie będzie patrzył. Dobra, czyli trzeba się po prostu pokręcić. Tak, chyba powinien... Ej! Chyba powinienem już iść, tak. Nie, zapomniałem. Tak. Tak. Okej. Okay. Tak. Papatki. Do usłyszenia. Muszę się dostać do... Dobra, i co teraz? ...samolotu, ale nie jako jest. Pomóż mi. Dobra, trzeba było go rozwiązać po prostu. Molek! Radko! Szefie, będę musiał do ciebie oddzwonić. Wyślijcie go zaraz do Horrorlandu. Szybko! Szef osobiście się nim zajmie. Wreszcie. Dzieciaku! Nie możesz spuścić go z oka! Horlol... Myślisz, że możesz mnie śledzić? Horrorlandu. Widzisz? Pod tą tajemniczą powłoką naprawdę jestem... niewidzialny. A teraz spróbuj mnie śledzić.
nic nie zobaczysz. Do widzenia, auf Wiedersehen. Żegnam. Nie podoba mi się Horrorland i jeszcze na dodatek jego szef tam jest. Dobra, to było na tyle chyba, jeżeli chodzi o następny, że tak powiem, rozdział. O, już drugi rozdział. Kolejny, trzeci będzie w Horrorlandzie, jak widzę. Ale ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych materiałach z Detektywa Dixa. Jeżeli się podobało, wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapkujcie. Mam nadzieję, że było spoko. Nara, pa pa.